Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Tła Biedaków The Sims 2. I jesteśmy dzisiaj u Pana Marzyciela. O, Jessica zaraz idzie do roboty. W sumie spoko, niechże idzie. Ostatnio się u nich troszkę zadziało, więc... się zadziało tak, że Marzyciel spał tutaj. Musiał sobie dokupić na szybko łóżko. Więc tak, może być sobie prysznic jeszcze przed pracą? A ten nasz kochany Dariusz, tak? On ma Dariusz? Tak. Pracuje w domku i w sumie nie jest na razie zbyt zadowolony ze swojego życia. Też za bardzo nie wie, co zrobić z tą Jessiką. No bo z jednej strony no widział, zdradziła go. On też jej nie kocha, bo kocha Kassandrę. A Kassandra była z Donem i... Teraz w ogóle Kassandra się do niego przestała odzywać. Dowiedział się, że Kassandra w ogóle wyprowadziła się od świrów, znaczy zniknęła gdzieś i... No i się teraz porobiło. Nikt nie jest w sumie szczęśliwy teraz, oprócz Dona, bo Don zawsze jest szczęśliwy. On teraz mieszka sobie u Kaliente i jest zadowolony z życia. Nawet podoba mu się życie u boku Niny, więc nie wiadomo, czy tam czegoś nie będzie poważniejszego. Natomiast Jessica chciałaby się pobrać z Donem, zaręczyć właściwie, i po prostu tu jest już taki mętlik z tym wszystkim, że to jest po prostu aż niesamowite. Czy ty możesz zostawić to, bo to nie jest twoje, tylko to jest twojego faceta. Widzicie, Dariusz już się za bardzo z Jessiką nie chce rozstawać, no bo... Jakby nie patrzeć, ona trochę go utrzymuje. Nie oszukujmy się, ona mu wyremontowała dom, zapłaciła jego długi. On jej z domu nie wyrzuci, bo... No nie wyrzuci jej. Bo ten dom teoretycznie już właściwie jest jakby jej. Przez to, ile ona w niego włożyła i... Że go, ona go tak jakby wykupiła, bo on miał przecież takie straszne długi. No i co? No i co teraz ma począć? Niestety, moi drodzy. Ale ona też mu nie przeszkadza specjalnie, no... Nie wyszło im, to im nie wyszło. Jemu też jakoś przecież na niej nie zależało, bo on woli... Kassandrę. No i cóż. On nawet jest niczego osoby. Trzeba to przyznać. Ale może znajdziemy mu jeszcze kogoś innego. Tak się zastanawiam, kto to jest. Jakaś Liza Myers. Też całkiem niezła kobitka, się wydaje. O, Eliza Pilot. Też ładnie wygląda. No, moglibyśmy spróbować. A ta jeszcze? Berta. Może tą Elizę byśmy spróbowali poznać? Myślę, że Dariusz też potrzebuje takiej przyjaciółki, no przyjaciółki albo przyjaciela, w którym mógłby się jakoś wyżalić, ale on za bardzo to nie ma. Do Szczepana trzeba podzwonić, tak swoją drogą. Czy mamy telefon komórkowy? I podzwonimy do tej Elizy, więc zrobię mu taką kolejkę dzwonienia. Na maksa i zobaczymy, co tak będzie. On w ogóle chce mieć dziecko! To jest kolejna taka rzecz, no... Nie wiem, co na to jego syn, ale no... Z Jessiką raczej nie ma co liczyć na dziecko, chociaż... W sumie... Szczerze mówiąc, jeśli wiecie, co planuje Kassandra, to wiecie, że Kassandra nie planuje dla Jessiki długiego życia. W Kassandrze obudził się taki mrok, że to po prostu szok. Aż strach pomyśleć, jak długo będzie Jessica w ogóle żyła. No ale Dariusz teraz w ogóle nie ma opcji na dziecko z Jessicą, bo Jessica... No... Oni nawet nie pójdą na żadne Barbara. Jessica oczywiście, jak wróci z pracy, to zapłaci. Ona musi tutaj charyzmę wbić. Tak swoją drogą. O! Jessica przegląda zeznania uzyskane po serii przesłuchań świadków, ale jedno z nich wydaje się dość dziwne. Świadek Carmen Jajecznica odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek zadawane jej pytanie. W oparciu o doniesienie o miejscu jej pobytu w chwili popełnienia zbrodni można stwierdzić,
że zeznania tego świadka mogły wyjaśnić kluczowe kwestie w tej sprawie. Oczywiście możliwe jest także, że świadek nic nie wie. Czy Jessica powinna wezwać Karmę na dodatkowe przesłanie, czy poszukać wskazówek gdzie indziej? Nie wiem, wezwij ją. Fakt i instynkt to dwie rzeczy, których dobra asystentka prawna nie powinna ignorować, więc Jessica łapie za telefon, uzyskuje nakaz sądowy i sprowadza Carmen, jajecznicę, do biura na przesłuchanie. Chociaż Carmen jest początkowo mało rozmowna, wkrótce rozkręca się i Jessica uzyskuje od niej wszystkie odpowiedzi, których poszukiwała. Proszę bardzo. Zdobyłyśmy dodatkowy punkt sprzątania. Przydałaby się bardziej charyzma, no ale cóż. I skończyliśmy. Ale warte jest tylko stówkę. No to nie są jakieś kokosy. O, jaką Jessica ma straszną zabawę. Ty chcesz kupić samochód? Aha, faktycznie nie masz samochodu. Ale też za bardzo... Nie macie też funduszy za bardzo na ten samochód. To zapłać te wszystkie rachunki. Proszę bardzo, Jessica sobie zbiła punkcik. Ona w ogóle jest bardzo zadowolona z życia, więc... Nic nie potrzebuje. Z Dariuszem nadal jeszcze nie rozmawiają. Dariusz może się po prostu ogarnie w międzyczasie i... Oj, my nie mamy chyba pokojówki. To tobie dzwoni, bo ty masz tylko komórkę. Więc proszę, ona tutaj ćwiczy romantyczne pozy. Co to za typiarka? Boże, jaką ona ma chemię do Damiana, nie? To jest masakra. Ale nie. Nie ma tak dobrze. Ty w ogóle nie znasz Niny, nie? Nie za bardzo. Do Cyryla, jaką ma chemię też. Ach, a do kogo ona nie ma? Dobra, niech sobie pogada z tą laską, kimkolwiek ona tam jest. A Drusz może nie... Niech poda obiad po prostu. Aha, ty nie umiesz gotować. Spoko. O rany, dobra, nie, to weź te resztki, bo ja się boję, że zaraz będzie jakiś pożar i nie wiadomo co, ty masz kreatywność rozwiniętą. Boże, jakiś z ciebie nieudacznik życiowy, Dariusz. To jest masakra. Dziwię się, że z Jessiką ci nie wyszło. Ona... Ty się przyjaźnisz z Niną, Kali? Zapomniałam! Przecież to... O ja, przecież Nina ją wydała Damianowi. O ja. Ale ona nie wie, że to była Nina. Tak, bo ona przecież trafiła potem do tego szpitala psychiatrycznego. No tak. Dobra, jutro spróbujemy się zaprzyjaźnić z Diną może. Dariuszowi się pragnienia wciąż nie zmieniają, więc dalej będzie nieszczęśliwym człowiekiem. Co ja mu na to poradzę? Przecież mu dziecko nie adoptuje. To by się zdziwiła. Dobra, a Jessica jak zwykle toaleta z rana, jakiś prysznic. O, i chcę zadzwonić do Damiana. Właśnie o tym myślałam, bo ona bardzo często chce do niego dzwonić. Ich znajomość jakoś o dziwo odżyła i troszkę mnie to niepokoi, ale Damian chyba po prostu zrozumiał, że ona się wyleczyła ze swoich problemów psychicznych i już jest normalna. Znowu nam się zbiera makulatura przed domem, a Dariusz maluje, więc może innym razem posprząta. Chciałbym zaprosić właśnie Szczepana i jego rodzinę. Czekaj. Lepiej zadzwoń jeszcze do kogoś. Na przykład do Diny. Ten będzie jadł chipsy, bo on sobie nie umie ugotować jedzenia. Weź sobie jakieś resztki. Czy mi się podobało, czy mamy jednak pokojówkę? Nie mamy. Dobra, ale ty jednak musisz posprzątać troszeczkę, więc oddaj na makulaturę. Jak widać, Jessica na razie nie ma ochoty inwestować w pokojówkę, także wiecie, pościel i łóżko, swoje też pościel, a potem kontynuuj malowanie i może na wieczór zaprosimy rodzinę przyjemniaków, bo no na razie ten jest za wcześnie. Szkoła, praca i te sprawy, mam nadzieję, że wieczorem już będą wszyscy wolni. Kassandra przyszła, ej, no dobra, powitaj ją. Może przyszła z nami zerwać, zobaczcie. A co? Okej. Okay. Nie wiem, czy Jessica będzie zadowolona, jak cię tu zobaczy. Może przyszła wyjaśnić pewne sprawy. Ja już widzę, co ty chcesz zrobić. Co za mina w ogóle, nie? Nie, Dariuszu!
Nie, weź jej, nie całuj. No dobra. Dariusz jest po prostu... Uspokój się, Dariusz. Ja tu nie przyszłam na romansę. Przyszłam z tobą wyjaśnić sprawy. Rozmawiaj... Pogawędka. Przykro mi, Dariusz. Ale nic z tego nie będzie. Wszystko mi się w życiu posypało. Przykro mi, Dariusz. O nie. Jak śmiesz. Cicho. Nie psujcie mi tutaj mojej fabuły. Proszę się ucić. Dariusz to źle przyjął. On ma złamane serce. Tak się nie robi. Namieszałaś. A teraz co? Tak nie może być. Tutaj się rozmowa wręcz pali. Tak. O, zarobiłaś tyle pieniądzów? Fajnie, to by zabawy potrzeba jak zwykle, więc nie wiem, idź co oglądaj na razie telewizję. Bo ja tutaj mam do przeprowadzenia kłótnię poważną. Ale w końcu odechciało mu się w ogóle dziecka. Masakra, żeby im obniżyć relacje, to jest jakaś masakra. Żeby chociaż trochę im poobniżać te relacje i ją wyproszę po prostu. Tylko jej nie całuj na pożegnanie. W ogóle on cały dzień w piżamie, nie? A, idźcie w... Idźcie w diabły, te wasze... Te simy są po prostu... Och! One w ogóle nie rozumieją mojej fabuły. Nie tak to mają wyglądać, no. Tak, nie, może bez kotów. Zaproś dzieci. Mam nadzieję, że zechcą przyjść. Bez Daniela? Daniel jeszcze z nimi mieszka? A ty dzwonisz do Diny. Tak. Bo mi się już wszystko myli. A mogę wszystkich naraz powitać? Powitaj wszystkich. O. Co ty robisz? Jessica miała gotować, a nie ty. Weź to zostaw. Weź się nie ośmieszaj, Dariusz. Idź powitaj rodzinę. Witam mnie. O! Popatrz, która godzina. Jak to? Przecież przyszłaś z rodzicami. Dobra, to powitaj. Przynajmniej się z nią powitałeś. No to rozmawiaj z wnukiem. Żeby Szczepan jeszcze nic nie wie o tym, co tutaj się wydarzyło, o tym całym dramacie, więc... No. Troszeczkę z nią możesz poprawić relacje, bo w sumie... No dobra, chodźcie zjeść. Nie będę was trzymać. Przy jedzeniu też możecie pogadać. Ale Jessica widzę... O, Jessica idzie na bok. Ona nie chce z nimi jeść mimo wszystko. Tutaj przygotowała smaczny posiłek, ugościła rodzinę, ale nie będzie z nimi jadła, więc... No dobra. To i tak jest niezła. W porównaniu do tego, co kiedyś było, więc może... jakiś dowcip, coś ten. Bo one się z Lilianą też lubią, no przecież Liliana doskonale zna Jessica. Przez to, że jest siostrą Angeliki, tak? Ale mogą sobie pogawędzić, mogą jakoś, nie wiem... Może przyłącz się do niej po prostu. A dobra, jednak ona już nie ogląda. O, wy zostaliście tutaj we dwójkę. Jak ojciec z synem. Znieś to za jego rodzinę. Rozmawiaj o hobby kulinaria. O, proszę bardzo. Tak, stójcie w ogóle dziecku przed telewizorem. Powiem wam, że ja polubiłam już Jessica i teraz mi szkoda, że Cassandra w ogóle ma dla niej takie plany. W sensie, bo nie chcę spoilerować, ale Cassandra, ona ma w pragnieniu, żeby Jessica zjadł krowokwiat i Cassandra hoduje tego krowokwiata na tą Jessica i ja się trochę boję, co to w ogóle będzie z tego wszystkiego, więc... Oj, coś dziewczyną nie pykło? No one się raczej tak szybko nie zaprzyjaźnią. Ale proszę, już mają więcej opcji. A ten, no chyba sobie żartujesz. Zaprosiłeś syna i poszedłeś spać. Gdzie ten twój Szczepon?
Ja myślę, że z Nukiem trochę pospędzać czasu. No nie możesz tak. Rozmawiaj z nim o hobby, o szukaj rzemiosło. Jessica jak skończy z Tom, to niech idzie już może spać, bo ona... Nie, ona ma dzisiaj wolny. Tak, ona ma sobotę wolną, więc spoko w sumie. Może sobie nadrobić przyjaźń z tą Diną i będzie miała awans. A on tutaj zaraz, o, skończy i pożegna się z wszyscy. No dobra, ten już o dziecku myśli. Ja nie wiem, czy Liliana jeszcze planuje dziecko, Szczepan. A co, David chciał rozwinąć maksymalnie kreatywność? O, dużo ci nie brakuje, więc bardzo możliwe, że to się niebawem wydarzy. Jessica się w sumie już wyspała o 6, także... O, znowu chcę zadzwonić do Damiana. I zaznaczałam jej, żeby... zaznaczałam jej ten samochód zamiast tego Dona, no bo... Don się do niej na razie nie odzywa, więc... Ona też zaczęła trochę chłodniej o nim myśleć, powiedzmy. Nie będzie tak szaleć, prawda? Więc może niech z rana zadzwoni do Damiana. Ona bardzo chce dzwonić do tego Damiana, więc no ja jej po prostu daję, żeby do niego dzwoniła. Jej chyba zależy na tym, żeby ta znajomość się odnowiła. Nie wiem, jak to dalej będzie, no ale... No, od dzwonienia jeszcze nikomu nic nie stało, także o. Niech se ma. O, i chciałaby flirtować z kimś. A dałabyś radę flirtować z marzycielem? On też chciałby pocałunek. Nie wiem, możesz spróbować. Nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie. Może, masz w ogóle taką opcję, żeby flirtować? Czemu nie mogę na niej kliknąć? A nie, możecie co zobaczyć. A jest flirtuj. Przyjrzyj się Simowi. Nie wiem, czy to zatrybi. Dobrze, maluj sobie. Zobaczyć deszcz. No, a ty to masz fascynujące pragnienia. Naprawdę, Dariusz. Załamujesz mnie. Podoba ci się? No, ale to się nie liczy jako flirt. Możesz mu się tylko przyglądać cały czas, bo nadal jest twoim wrogiem. Idź se, prysznic weź i dzwonisz do tej całej Diny, bo potrzebujesz przyjaciółki. Jeszcze jednej do roboty. O, udało się. Super, będziesz miała do pracy. Czy ty możesz znaleźć jakiegoś innego faceta sobie jeszcze? Masz tu kogoś w ogóle do wyboru? Szczerze mówiąc, to nie za bardzo. Tak patrząc po tych znajomych jej, to tak średnio powiedziałabym. Jeszcze tak raz zadzwoń do niej, żeby umocnić tą znajomość. Super. I potrzebowałabyś też troszkę logiki. O, proszę, Jessica się wzięła za sprzątanie. Patrzcie ją. To weź to też od razu posprzątaj. I w sumie to nie wiem. Mogłabyś coś porobić ciekawego. Ty tam chyba kondycji trochę miałaś. Mogłabyś poćwiczyć. Czekajcie, ktoś do nas idzie? Nie, nie do nas, tylko do naszej gazety, tak? No co, Dariusz do malowania. I w sumie tak nam zleci kolejny dzień. Nic tutaj się jakiegoś super wielkiego nie wydarzyło tak naprawdę. Poza tą sprzeczką z Kasandrą. Oczywiście i z tym, że zaprosiliśmy już naszą rodzinkę i poznał nasz Dariusz swoje wnuki. Nie wbijesz? No wiesz co? No dobra. Skorzystaj i weź kąpel z bąbelkami w takim razie. Już nawet nie mogę tego kliknąć. A potem podaj drugie śniadanie. Mogą być to z serem w sumie. Nice! A ty co, tutaj jesz w tym syfie, tak? Dobra, Dariuszu, zrobiłeś siku, to proszę to sprzedać i trzeba posprzątać. Trochę w domu znowu, bo się nasypiło delikatnie. Trzeba o wannę wyczyścić, o pies nam kopie dół, bo już słyszę. Posprzątać ten syf. Zachowaj reszki, jedz. A tobie brakuje zabaw, więc oglądaj sobie telewizję jeszcze. Aha, i jeszcze mógłbyś, o, na makulaturę oddać gazetę. No. W takiej kolejności. No i cóż, myślę, że na tym będę już kończyć odcinek. Przegraliśmy w końcu jakieś 4 dni simowe. Troszkę więcej, no bo u nich się za bardzo nic nie działo. Więc wyszły mi aż 4 dni, żebym mogła coś skleić z tego odcinka w ogóle.
Mam nadzieję, że wam się podobało taka akcja. Celowo trochę psuję relację z Kassandrą, no bo Kassandra, ona nie chce być już z Dariuszem. Dlatego zależy mi na tym, żeby im te relacje troszkę spadły. Tak. No i cóż, zobaczymy, co dalej im los przyniesie. Zobaczymy, czy Jessica przede wszystkim przeżyje zemstę Kassandry, no bo to jest dość znaczące moim zdaniem. A kolejny odcinek będzie u Kassandry, także wszystko się okaże. Tak, wiem, chcesz iść spać, więc proszę bardzo. Łóżko na siebie czeka, dobranoc. Dariusz też w sumie. Niech idzie spać. No, a ja się z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa!